aparat mowy oraz ćwiczenia dykcyjne. Pierwszym ćwiczeniem będzie masaż rezonatorów, czyli żeby rozbudzić nasze tutaj właśnie, jak powiedziałam, rezonatory, czyli pukamy sobie całą twarz, nos, z tyłu szyi też można. Następnym ćwiczeniem będzie rzucie gumy, czyli po prostu żujemy tak, że tak powiem kolokwialnie na chama, takiego chama, gumę, czyli... Teraz ćwiczymy, znaczy czyścimy ząbki, czyli całą się rozpychamy. Teraz chciałam zrobić ćwiczenia oddechowe i chciałabym, żebyście robili to tak najmocniej jak się da. Czyli nabieramy powietrze tu do przepony, czyli staramy się, żeby nie unosiło nam się tu, tylko żeby nam się żebra rozszerzały, czyli tu, żeby tylko nam się uszło. I robimy legie na eski, czyli robimy i jak najmocniej potraficie wydobywać to powietrze. Dobra? Dobra, zaczynamy. 3, 4, 3. Teraz może jeszcze mi się przypomniało ćwiczenie na aparat mowy, czyli kląskanie, czy jak to tam się nazywa. Teraz może jakiś wierszyk. Nie wiem, czy znacie czarna krowa w kropki bordo gryzła krawę kręcąc mordą. To jeszcze powtórzę. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. Dobra. No to możemy spróbować, to jak pamiętam. Tak chcę, myślę, że się wszyscy nauczą. 3, 4. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. Staram się tak wypowiadać te słowa bardzo przesadnie. Żeby było każde słowo oddzielone, żeby każde było wyraźne. Dobra? Jeszcze raz. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. Ostatni raz. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. Dobra, to teraz spróbujemy może coś trochę śpiewającego. Nie będzie to trudne, staram się trochę posłużę się pianinkiem. Tekst nie jest trudny, bo jest tylko do, re, do, re, do. I też staramy się ruszać buzią. Mocno i do przepony. Dobra? Do, re, do, re, do. I. Do, re, do, re, do. Do, do, re, do, re, do. Dore, dore, dore. Jeszcze raz. Dore, dore, do. 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 Dore, dore
Dobra. Proszę mnie nie popychać. Jeszcze możemy sobie zrobić na koniec jako ostatnie ćwiczenie. Jak najdłużej wydychać głoski, czyli litery. I na przykład nabieramy dużo powietrza do przepony i na sy wypuszczamy jak najdłużej potrafimy. Dobra? 3, 4. Dobra, teraz na F. Dobra, 3, 4. Staram się powoli, delikatnie, żeby nie tak szybko. Dobra, i ostatni na S. 3, 4. Dobra, teraz obiecuję już ostatnie ćwiczenie. Jeszcze mi się przypomniało, że możemy zrobić takie ćwiczenie, że od najniższego dźwięku do góry i od góry na dół, czyli coś takiego. Raz, uwaga, 3, 4. Jeszcze raz. I ostatni raz. Dobra. Dziękuję bardzo za ćwiczenia. Wystawa. Wystawa potworów. Wystawa dziwaków. Wystawa psów. Wystawa kotów. Wystawa dłoni. Wystawa piękna.